Cześć, znowu Spiders. Cześć kochani. Dzisiaj pokażemy wam, jak my przygotowujemy pojemnik dla naszej karmówki. Czyli będzie to taki krótki poradnik z przygotowywania pojemnika dla owadów karmowych. W naszym przypadku będą to turki, bo się nam najlepiej sprawdzają. Ponieważ mamy przy okazji i wylęk dla młodych, i dorosłosobniki dla większych takich podrostków. I fajnie nam się to sprawdza. Hodowla się dobrze trzyma. Ciągle mamy jakieś małe osobniki. Ale to zobaczycie już za chwilę na materiale. Ale zanim przejdziemy do części technicznej, to chcieliśmy się wam pochwalić, ponieważ mamy kolejnych dwóch nowych patronów. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy ślicznie. Pierwszym patronem, drugim naszym patronem został kanał Ciekawe Ptaszniki, którego link dostaniecie do opisu. Żebyście mogli zobaczyć. Bardzo warto zobaczyć to, co tam nagrywa, bo jego materiały są bardzo profesjonalne i pod względem merytoryki są bardzo jasne. Bardzo dobrze przygotowane. A trzecim patronem naszym Patronite został Łukasz Prażmowski. I Łukasz wysłał nam bardzo miłą wiadomość, ponieważ przygotował szafkę dla swoich pająków, wzorując się na naszej szafce. I chcieliśmy wam jeszcze odczytać wiadomość. Ponieważ była bardzo miła i bardzo motywująca dla nas. I Łukasz się wcześniej nie udzielał właściwie na naszym YouTubie. A my mamy tak, że fajnie jak ktoś pisze jednak te miłe słowa, bo to tak motywuje. I te łapki naprawdę też dają nam taką motywację, więc jeśli nie macie w zwyczaju zostawiać komentarzy czy łapek, no to uwierzcie nam, że naprawdę warto. Szczególnie komentarze są tak motywujące, bo wiemy, że to, co robimy, wam się podoba, że nawet jeżeli coś źle zrobimy, to że wy podkreślacie to, wiecie... Pomagacie nam się też w ten sposób rozwijać, no nie? I wiemy, co to jest zmienić. Na co zwrócić uwagę, co jest okej, co wam się podoba, co byśmy mogli zmienić czy dodać. Po prostu napiszcie. Żebyśmy mieli taki fajny kontakt. A teraz przejdźmy do wiadomości od Łukasza. Łukasz nam napisał tak. Hej, musiałam się wam pochwalić mój prezent dla swoich dzieciaczków, ponieważ między innymi jesteście współodpowiedzialni za zarażenie mnie pająkowym hobby. W lipcu zakupiłam pierwszego pająka, a dzisiaj wygląda to tak. I tutaj mamy zdjęcie szafeczki. Wstawimy wam ją na... Dwa dni roboty i gotowe. No, także podobnie jak my, bo my też dwa dni z naszą szafką spędziliśmy. A w ramach podziękowań za to, ile czasu poświęcacie na swoje filmy i jak bardzo umilają mi one czas, postanowiłam odpalić Patronite'a. Mam nadzieję, że te parę groszy się na coś przyda i pomoże w dalszym rozwijaniu tego przecudownego hobby. No po prostu wiadomość nas rozwaliła od środka. Bardzo dziękujemy. A jeszcze akurat wtedy tak siedzieliśmy przy komputerze, montowaliśmy jeden materiał. Tacy wiecie, już trochę zmęczeni po pracy, nic nam się nie chciało. Weronika przypadkowo odpaliła sobie naszego maila. Takiego oficjalnego. Tak, i spojrzałem, że z społeczności to się jest patronem. Przecież może jakaś reklama czy coś. Patrzymy, aktywacja subskrypcji. I potem wchodzimy na Facebooka, patrzymy wiadomość od Łukasza. I to było naprawdę tak motywujące. To był taki szok, bo słuchajcie, no trzech patronów w samym grudniu. Naprawdę się nie spodziewaliśmy, że to tak fajnie zacznie wyglądać u nas. A jeszcze wtedy byliśmy w sumie po 3 godzinach snu. Byliśmy po całym dniu w pracy i tak wieczorem jeszcze chcieliśmy ten materiał zrobić, żeby zdążyć na środę. I patrzymy, kurde, no warto, dla takich komentarzy aż warto cokolwiek robić. I wtedy pamiętam chyba też, spaliśmy 3 godziny po tym. No, bo kolejny film znowu. Ale warto, bo wy nam dajecie taką motywację. A teraz przejdziemy już do naklejania oficjalnych naklejek na pojemniki. Więc przechodzimy do kolejnej sceny. Przechodzimy do części technicznej naszego filmiku.
zakupiliśmy plastikowy pojemnik w Leroy Merlin, 53-litrowy właśnie pod tą naszą hodowlę. Jak widzicie, uchwyty są takie dosyć solidne, bo wcześniej mieliśmy pojemnik, który był po prostu, to wieczko było odchylane i dosyć łatwo się połamał, a jednak będziecie go dość często otwierać, więc warto sobie zainwestować w taki lepszy. A nie jest to duża różnica, tam dosłownie 50 do tych różnicy jest przy takich pojemnikach. Jak widzicie, zaznaczyliśmy już sobie miejsca, które chcemy wyciąć, a w te miejsca będzie wstawiona właśnie taka siatka przeciw owadom. To jest siatka wykonana z plastiku, ponieważ jest on dosyć taki wytrzymały, a przy okazji jest fajny cenowo, bo kosztuje 5 zł za sztukę. Przy czym taka metalowa tej wielkości kosztowała tam około 70 zł, no to duża różnica jednak. Dokładnie. Przymocujemy go do klapy i do ściany bocznej na klej na gorąco. Jest to bardzo wygodny sposób, ponieważ możecie sobie precyzyjnie nakierować klej w miejsca, które potrzebujecie. On też dosyć szybko zasycha, więc nie powinniście się jakoś pobrudzić. I wszystko można od razu wyrównać. Kierując się doświadczeniem z robienia poprzedniego pojemnika, teraz już postanowiliśmy, że ulepszymy nasz system wentylacyjny, ponieważ jednak cyrkulacja powietrza jest tutaj bardzo ważna, gdyż mamy wysoką temperaturę i wilgoć, a wtedy niełatwo o pleśń czy jakieś. A właśnie w starym pojemniku mieliśmy tylko przewrócone takie drobniutkie dziurki, które jednak nie zdawały egzaminu. Ale z drugiej strony też ułatwiały karaczaną ucieczkę, bo ten mały wylęk potrafił się przez to przedostać. Bez problemu właśnie. Jeśli na przykład wytłoczka nam dotykała do ścianki, albo karaczany duże potrafiły się tak wspiąć po sobie, że te małe jakoś tak wchodziły. No i czasem musieliśmy czegoś szukać koło szafki. Tu jak widzicie są głównie małe karaczany, ponieważ tymi dorosłymi ostatnio karmiliśmy. Nawet na streamie ostatnim, jak ktoś z nami był, to mógł zobaczyć. Właśnie takie stare karaczany już, chcieliśmy się ich pozbyć, żeby nie pozdychały, a przy okazji pajączki się nimi najadły. Wylęk prawdopodobnie to, co nam zostanie sprzedany, a za to dokupimy sobie po prostu dorosłych osobników. I tak właśnie prezentuje się już przymocowana kratka wentylacyjna. I jak widzicie, wygląda to w miarę w porządku. Ważne, żeby właśnie było szczelne, żeby nic tam nie uciekało. Kiedy już przygotujecie pojemnik dla karaczanów, możecie je przełożyć. I zacznijcie od wysypania karaczanów z wytłoczek, ponieważ one właśnie na wytłoczkach siedzą. Mają tam miejsce do ukrycia się, a też do złożenia oteki. Więc pamiętajcie, że wkładając do pojemnika dużą ilość wytłoczek, zapewnicie karaczanom dużo miejsca do chodzenia. Dzięki temu będą miały większą przestrzeń. Dodatkowo pamiętajcie, że trzeba karaczanom zapewnić wilgotność, dlatego niektórzy hodowcy stosują np. miseczki z wodą bądź z hydrożelem. U nas to jednak się nie sprawdzało, dlatego użyliśmy owoców i warzyw. Właśnie w naszym przypadku są to jabłka i marchewki. Bardzo chętnie karaczany je jedzą. Dostają takie porcje raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Jeżeli ten pranik się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, śmiej komentarz. I możecie też wysłać nam zdjęcie na Facebooku na stronę Warsaw Spiders, jak udało Wam się stworzyć taką własną hodowlę, a my pochwalimy się na stronie w poście, jakich mamy zdolnych widzów. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Na razie. Cześć.